Także wiecie Państwo, no tutaj to kucharz dobrze powiedział, że przychodzą tacy, którzy zębów nie mają. Litka, która tam spała u tych palotynów, a okazuje się, że ona tu spała w tej straży, proszę Państwa, no to ona powyrywała sobie wszystkie zęby i wstawiła sztuczną szczękę. No, także tutaj, proszę Państwa, czasem przywożą z Kerfurków prowiant dla grubego Marcina, no bo Marcin, to wiecie Państwo, warszawski z Falenicy, jest strasznie gruby. Także, proszę Państwa, tutaj przychodzą tacy, jak to dzisiaj ten niegruby Marcin powiedział, słyszałam, ale ten kucharz, że przychodzą ludzie, którzy nie mają zębów. Także to nawet słyszałam, że bardzo ładnie oni to powiedzieli, że tutaj przychodzą, no bardzo często tacy panowie, którzy nie mają zębów. Także chodźmy tutaj koło tej Skaryszewskiej, Lubelska, Skaryszewska, zobaczmy, czy może coś nie jedzie do Anglo-Ameryki, Białystok. No wiecie Państwo, jakbyście Państwo byli w Anglo-Ameryce, Białystok, to tam, tak, do stomatologa, proszę Państwa, nie ma kolejek. Od razu wchodzisz, jak jest wolne siedzenie, jak jest wolne miejsce. Także tak. A tutaj w Warszawie pamiętam, jak były 3-miesięczne kolejki, po 3 miesiące się czekało. No to wiecie Państwo, summa summarum, ludzie nie mają zębów. Ludzie, skutek jest taki, że ludzie po prostu nie mają zębów. Także wiecie Państwo. Litka Lipska wyjechała sobie z Warszawy. Ona tu wielokrotnie przecież zakładała różne, dużo firm założyła, mieszkała. Tak jak się na Radość jedzie, gdzieś tam koło Międzyszyna, sobie mieszkała, no ale jak w te długi popadła, to sobie 2 mieszkania na wsi polskiej kupiła pod Poznaniem i zadowolona. I się cieszy. Także tu mamy koleje mazowieckie, proszę Państwa, i Litka też kolejami mazowieckimi dojeżdża sobie. Po świętach przyjedzie tutaj do nas, do Jaśka Witka na Saską, proszę Państwa. No i jeśli jeszcze tego Jaśka spotkasz tam, bo już go mogą, proszę Państwa, wygonić. Tunele tam po drugiej stronie masz ten taki, mówią, najdłuższy blok w Warszawie. Mogą Jaśka wygonić i potraktować tak samo jak on tę Litkę. I po kolei tam wszystkich. A wypierdoloj, odpierdoloj. Mówicie Państwo, bo przyjechała Litka z tą Ewą z Grecji, która posprzątała nam mieszkanie przy okazji. I powiedziała Litka, że ma papierosy, ale jak zaczęła w torbie szukać, to nie mogła tak szybko tych papierosów znaleźć. No to więc ten Janek Witek mówi, wypierdoloj. No i potem jak już Litka znalazła, proszę Państwa, te papierosy, no to dała tylko paczkę, powiedziała, że no niestety, jak byłeś taki cham, to nie dostaniesz wszystkich papierosów od razu. Tutaj możemy też, ale w tej większej części, Rysie Czubak spotkać. Także tutaj poszła też katoliczka, jeszcze się ogląda, kaszląca. No, także z tych żebraczek zemszy. Także nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy, nie ma prawosławnych, bo to dopiero można pojechać, proszę Państwa, do... Tu można, wiecie Państwo, do Warszawy Zachodniej pojechać i z Warszawy Zachodniej też nawet autokary odjeżdżają do Anglo-Ameryki, Białystok, stąd pociągi, no... 3 godziny i jesteś w Anglo-Ameryce, Białystok. A tutaj to ani jednej osoby prawosławnej, ani jednej mormonki, ani jednej jechówki, bo świadkowie Jehowy są w Anglo-Ameryce, Białystok. I przyjeżdżają, żeby tutaj Warszawa Wschodnia, Centralna, Zachodnia, w tych 3 miejscach obok gitary też głosić. A tak to są tylko rechodupki takie, wiecie Państwo, faryzeusze bezzębni są, którzy stali za plecami Jezusa i drwili z tego Jezusa i kpili. A że to złodziej, a że to żarłok, a że to pijak, a że kup sobie do Jezusa, wiecie Państwo. No najgorsze, no bo to nie są misjonarze, to nie są pionierze, to nie są pionierzy, nie są świadkowie Jehowy. Nic dobrego z tego na rybku nie będzie. Także wiecie Państwo, no,
Rysie czubak to można spotkać właśnie nie tam, skąd idziemy, tylko tutaj w tej większej części Dworca Wschodniego. No i tutaj ta babka tak dziwnie zapowiada głosem kosmitów. No, głosem kosmitów. No, wyznawcy papieża przechodzą, czyli naród niezadowolony, który nic sobie nie może dobrego dać, bo to nie są mormoni, to nie są prawosławni, prawi ludzie nie są, nie są to świadkowie Jehowy. Ani jednego świadka tu nie masz w Warszawie. Tu katoliczka poszła też, nosem pociągnęła jako żebraczka do tacy, ministrantkę.